Witaj bardzo serdecznie. Tutaj Agnieszka Morawiecka z gabinetu Desprendite. Pomagam ogarnąć chaos emocjonalny, jaki jest w nas, który może się przejawiać w różnego rodzaju blokadach i na przykład chorobach. Dzisiaj chciałam Ci opowiedzieć o sercu. Z takiego z punktu widzenia właśnie psychosomatycznego, z punktu widzenia emocji, emocjonalnego. Na moim kanale na pewno zauważyłaś, że jest mnóstwo webinarów. Jest ich kilka oczywiście i jest wiele tematów, które nie poruszyłam, na temat których nie poprowadziłam webinarów. Dlatego teraz nie mam przestrzeni na webinary, więc robię takie właśnie krótkie wideo. I dzisiaj chciałam opowiedzieć Ci o sercu. No właśnie, dostałam pytanie o zawał serca. Co to jest zawał serca w takim pojęciu psychosomatycznym, w pojęciu totalnej biologii? Więc serce to jest symbol, symbolizuje nasz dom. Symbolizuje to, co kochamy, co jest nam najbliższe. Jeżeli coś kochamy, jeżeli coś jest nam najbliższe, to mówimy tutaj o naszym terytorium, terytorium miłości, ale generalnie serce opowiada o terytorium seksualnym. Czyli, no właśnie, teraz, co to jest terytorium seksualne? Co to jest w ogóle seks? Seksualność, nie seks, tylko seksualność. Seksualność w pojęciu psychosomatyki to nie jest tylko akt seksualne, tylko jest to w ogóle wszystko, co się odnosi do naszej kreatywności, do naszej reprodukcji. Reprodukujemy się w formie dzieci. To jest coś, co z takiego punktu biologicznego, no wiemy, jest to takie oczywiste, ale naszą reprodukcją są też nasze myśli, są też nasze idee, są. A te nasze myśli, nasze idee reprodukujemy, jakby dajemy światu w formie naszych projektów, naszych dzieł, w formie tego, co robimy. Dokładnie zawał serca opowiada o utracie tego terytorium. Żeby opowiedzieć dokładnie o zawale serca, to musimy. No, wracamy do biologii. W biologii, w naturze jesteśmy częścią zwierzęcą. Jesteśmy częścią świata zwierząt. Jesteśmy zwierzętami. I w naturze zawałów dostają jelenie. Jaki to ma z człowiekiem? No właśnie. Dlaczego w ogóle jeleń dostaje zawałów? Kto to jest jeleń? Jeleń to jest zwierzę wielkie, potężne, król lasów. I jeleń ma swoje terytorium. On ma pod sobą swą gromadę gromadę swoich pań, gdzie tylko on jeden może reprodukować. On może kopulować z nimi. I on cały czas tylko patrzy się i pilnuje tego, żeby nikt inny nie zakradł się na ten teren. Żeby nie kopulował z jego łaniami. W momencie, kiedy przychodzi następca jego, jakby wyrzuca go, czyli już ten jeleń niby jest taki stary, opadł troszeczkę z sił, jest wygnany z terytorium. Ten jeleń odchodzi. Po czym po kilku dniach, czasami są to godziny, dostaje zawału i pada. Pada po prostu na zawał serca. Kiedy nas dopada zawał serca? Czy widzisz analogię do swojego życia? Czy do życia osób zawałowych? Analogia do życia osób zawałowych jest taka, że są one bardzo terytorialne, bardzo zidentyfikowane ze swoim terytorium. Moje terytorium to jest moje serce, to jest moje.
to jest, no właśnie, jeżeli to mi jest odebrane, ja mogę dostać zawału serca. Ja dostaję zawału serca. Moim terytorium może być moja żona, która odeszła, czy ma kochanka, może. Ale najczęściej jest to na przykład córka, która odchodzi. Bardzo często jest to utrata pracy. Utrata pracy czy projektu, który był moim projektem. I ja go tracę, ale to jest zwolnienie też z pracy, zwolnienie z projektu, oddanie projektu innej osobie, oddanie mojego terytorium, moich myśli, moich planów, moich idei, oddanie komuś innemu. I to jest zawał serca. Bardzo dużo, to znaczy, ja na przykład jestem wnuczką człowieka, który. No właśnie teraz nie mogę powiedzieć, czy to było 5 czy 7 zawałów przeszedł. Ten ostatni zawał oczywiście go powalił. Lekarze aż sami się dziwili, że Boże, kto, jak można przejść tyle zawałów? Dlatego też nie wiem, czy to było 5 czy 7, była to abstrakcyjna liczba. Wiem, że 3 to jest taka liczba, że jak ktoś już to 3, jak dojdzie, to mój dziadek przeszedł więcej. Dlatego zawsze mi się wydawało, że jest to coś związane w ogóle z męskością, z mężczyznami. Natomiast bardzo dużo badań wskazuje, że dużo zawałów dostają kobiety. I tutaj chodzi, no właśnie, też o terytorium reprodukcji. I tutaj już rozumiem, terytorium seksualne, terytorium reprodukcji. I teraz kobieta, tutaj ja odwołuję, proszę zobaczcie, jeżeli kogoś to dotyczy, proszę o zobaczenie mojego webinaru o menopauzie i o kobiecości, bo tam dużo o tym mówię, ale chodzi o to, że kobieta jest źródłem kreatywności. Jest źródłem, no właśnie, życia, ale jest źródłem idei i kreatywności. I kobieta jest często narażona na utraty. I teraz, w zależności od jej terytorialności, te utraty mogą być większe lub mniejsze. W każdym razie, najwięcej zawałów czy stanów zawałowych, takich ciężkich czy mniej ciężkich, kobiety doświadczają w momencie, kiedy odchodzą dzieci. Dobra? Odchodzą dzieci. Utrata projektów, może to być też utrata męża, który odszedł do innej kobiety, rozwód, czy po prostu śmierć męża. W każdym razie wtedy kobiety dostają zawałów. Mężczyźni, ze względu na to, że są bardziej zewnętrzni, no właśnie. Ich archetyp jest taki bardziej zewnętrzny, więc tutaj oni bardziej doświadczają zawałów w momencie, kiedy tracą pracę, tracą jakby taką terytorium takie ekspansywne na zewnątrz. Natomiast kobieta, kiedy traci coś z zewnątrz i z jej wnętrza, to jest dziecko, ale tutaj są wszystkie projekty, wszystkie plany, które ma idee, wszystko, co wprowadza w życie. I tutaj możemy mieć problem zawałowy. No z sercem mamy problemy w momencie, kiedy są problemy w domu. Problemy, tutaj mogą być po prostu też problemy rodowe. Dzieci, które się rodzą z problemami sercowymi, są to dzieci, które biorą jakiś projekt rodowy. Coś tutaj w domu było nie tak, jakieś utraty, jakieś, no właśnie, utrata domu. To jest moje terytorium, tak? Czyli jakiś przodek. Ale tutaj też trzeba przy dzieciach, trzeba brać pod uwagę oczywiście mamę. Znaczy tu mama, tata. Ja zawsze mówię o mamie. Więc tutaj trzeba wziąć dwa aspekty. Jeżeli ktoś chce głębiej poznać, odwołuję do webinaru, jak emocje matki wpływają na dziecko, to przy dzieciach.
To samo przy dzieciach, no, takich malutkich, to będzie też dotyczyło dzieci starszych. Przy Boże, nastolatkach, to już jest problem trzech osób. Czyli to będzie problem rodowy, będzie to problem mamy, czy problem domu, rodzinny i problem dziecka. I tutaj nie mówimy o tym, że teraz wszyscy muszą się podporządkować tyranowi, który podporządkowuje sobie teren, tylko tutaj to jest praca indywidualna nad sobą, nad tym, żeby troszeczkę oddać tego terenu, żeby nie być takim terytorialnym. I to jest związane właśnie z utratami, no właśnie, z utratami w naszym życiu. Nasze życie jest cykliczne, czyli coś powstaje, coś dojrzewa, a potem umiera, odchodzi. I tak po prostu całe życie nasze jest cykliczne. Mamy cykl dobowy, kiedy dzień się zaczyna, jest w jakiejś takiej fazie rozwoju, bardzo dużej aktywności, a potem jest zejście. To samo jest z nocą, prawda? I mamy takie cykle. Mamy cykl dobowy, cykl miesięczny, cykl księżycowy, cykl, mnóstwo tych cykli. Nie? I tak samo jest ze stratami. W tym właśnie jest, czyli w naszym cyklu jest wpisana strata. Ale są osoby, które przez swoją strukturę są osobami, które są bardzo terytorialne, przywiązują się. I ja zawsze mówię, są osoby, które muszą, ale to po prostu muszą zrobić po każdej stracie długopisu jednorazowego nawet. Muszą zrobić, przeżyć żałobę, przeżyć stratę. Po prostu są tak terytorialne, że nawet strata długopisu jednorazowego, który no, po prostu takie same są wszędzie, te osoby wiedzą, że ten był jej. I one muszą przeżyć po tym żałobę. I to jest czasami taka żałoba, że inna osoba taką samą przeżywa po stracie nie wiadomo kogo. Dobra? I właśnie osoby terytorialne po prostu muszą się nauczyć takiej cykliczności w swoim życiu, utraty, możliwości utraty. Ale nie jest to oczywiście utrata, że ja po prostu tracę i teraz z rezygnacją, z poddaniem i w ogóle no to życie jest beznadziejne, bo ja tylko tracę, tylko musimy. To jest z taką akceptacją cykliczności i strat w życiu. Z takim konstruktywnym podejściem do tych strat. Jeżeli chcesz pracować nad stratami, to ja zapraszam na warsztat. Uwolnij się. No właśnie, teraz nie pamiętam, jak się nazywa. To w każdym razie uwalniamy się z żałób, uwalniamy się z strat, uwalniamy się z tego wszystkiego, co przeżyliśmy. Zapis na kursy u mnie przeważnie jest taki, że trzeba do mnie napisać maila albo wiadomość na Messengerze czy na WhatsAppie i ja odpowiadam. Wtedy się wpisuje do mnie. No, dostaję informację, jak tutaj zrobić. To, żeby dostać taki kurs, ten warsztat poprowadzę 28 października, później on będzie w sklepie dostępny. I inną możliwością pracy nad sercem, nad swoimi przekonaniami na temat strat i tak dalej, jest praca w programie Odkryj mądrość swojej choroby, na który bardzo serdecznie zapraszam. Na dole jest link. Link jest od razu do kupna, później będzie możliwość zapisania się na listę oczekujących. Kurs rusza, program. To jest 3-miesięczny, rusza 2 listopada. Więc też zapraszam do kontaktu ze mną, do napisania albo do zakupu, bo tam przez stronę można zakupić. I zapraszam do kontaktu. No, to tyle. Jeżeli uważasz, że to było wartościowe, co się dowiedziałaś, proszę, podziel się tym, zasubskrybuj kanał i czekam na komentarze, na podzielenie się swoimi doświadczeniami. Buziaki ściskam. Dziękuję. Pa, pa.